Na dzisiejszych zajęciach gościmy zacnego reprezentanta Polski, wielokrotnego reprezentanta Polski, zawodnika Vive Kielce, Tomasza Gębale. Niezmiernie jest nam miło go gościć tutaj u nas. Jest to wydarzenie niebagatela, ponieważ w historii nikt taki nie gościł u nas szybciej. Tomek jest bardzo mocno zaangażowany w szkolenie dzieci w takich ośrodkach jak nasz. Staram się z nim współpracować, doradzać, w jaki sposób ma funkcjonować taka akademia, ponieważ chcemy stworzyć tu mocny, solidny klub z podstawami do tego, aby wychodzili od nas reprezentanci Polski. Panie Tomku, no, pierwsze wrażenia tego, co pan tutaj zobaczył w szaflarach. To jest coś bardzo budującego, bo to jest piękna rzecz, ile tutaj dzieci gra tak naprawdę i jak one trenują, na jakim poziomie, to no zresztą poziom nie jest ważny, to ile mają radości z tego wszystkiego i jak to wygląda, jak ludzie są zaangażowani, jak rodzice przychodzą na te treningi, ile osób też chce, żeby to się rozwijało, to ja jestem po prostu, no ciężko to opisać w słowach, ale jestem bardzo zbudowany, podbudowany tym, jaki mamy fajny nowy ośrodek w Polsce. Pan patrzy na te dzieciaki, to pewnie pan sobie przypomina swoje początki, jak to u pana wyglądało. Ja miałem pecha, może pecha, nie wiem, czy można tak to nazwać, że ja zaczynałem dużo później. Przecież ja miałem 9-10 lat, jak zaczynałem grać w piłkę ręczną, bo wcześniej nie było zajęć żadnych dla mnie. Więc ja się bardzo cieszę, że piłka ręczna jest tym sportem, który wybierają właśnie dzieci w szaflarach tutaj. To jest bardzo ważne pod kątem perspektyw polskiej piłki ręcznej, takie ośrodki jak ten, który tutaj powstaje tak naprawdę, bo on jest w ciągłej budowie. Tak, to jakby bardzo ważne jest danie dzieciom możliwości od samego początku, danie dzieciom możliwości wyboru, bo bardzo rzadko piłka ręczna jest od tak młodego wieku gdzieś dostępna. Zazwyczaj jest to piłka nożna, jakieś karate, może czasem koszykówka, ale piłki ręcznej nie ma. Żeby rozwijać piłkę ręczną i żeby wychodziły z tego te właśnie największe talenty, to musimy mieć ją dostępną od 4 roku życia, żeby te talenty nie poszły do innych sportów. Takie warunki jak dzisiaj te dzieci mają, to wy chyba nie mieliście, no, pod takim kątem infrastruktury i zaangażowania. Ja nie miałem, ja zdecydowanie miałem. Ja miałem niewymiarową halę, ja miałem stare piłki, nie miałem sprzętu żadnego prawie, że więc ja... Patrząc na to, to aż im zazdroszczę po prostu, tak? Bo też chciałbym na takiej hali trenować jako małe dziecko, ale tutaj jest taka, myślę, że pozytywna zazdrość, że bardzo się cieszę, że tak to wygląda teraz i że idzie to do przodu w porównaniu do tego, co było kiedyś. Pozytywnie można patrzeć na przyszłość polskiej piłki ręcznej. Przyszłość piłki ręcznej w szaflarach na pewno będzie pozytywna, a na przyszłość polskiej piłki ręcznej to jeszcze musimy całościowo patrzeć i musimy w wielu miejscach, ale takie same punkty właśnie jak tutaj zbudować. Klub w liczbach na tą chwilę mamy 150 dzieci plus senior, ogólnie około 170 członków klubu. Takie plany na tą najbliższą przyszłość i na tą dalszą, jak to wygląda? Plany na przyszłość, chcemy poszerzyć liczbę dzieci do 200 i planem ogólnie takim długofalowym też nie jest to, że już chcemy tu stworzyć niesamowicie wysoki poziom, ale chcemy, by te dzieci przeżyły przygodę wychowującą ich przez piłkę ręczną. Ponieważ jest to super doświadczenie, sport dla twardzieli i wychowanie przez sport oczywiście jest naszym pierwszym celem. Jako gmina Szaflary wspieramy UKS Świt, który tutaj swoją tradycję jeszcze ma od 80. lat, kiedy trener Kazimierz Żygoń już jakby prowadził pierwsze zajęcia. No i naszym pomysłem na piłkę ręczną jest wspieranie tej drużyny, tego stowarzyszenia, żeby prowadziły szkółki. Zaczynamy od naboru. Powoli chcemy doprowadzić do tego, żeby klasy sportowe powstawały i grały jak najbardziej profesjonalną piłką ręczną tutaj w Szaflarach. Wspierając UKS, no to oczywiście jakby udostępniamy ten obiekt, który tutaj był niedawno w styczniu oddany do użytku. Ten obiekt mają oddany za darmo. Tutaj mogą korzystać tak samo dzieci, które teraz trenują, jak i drużyna trzecioligowa. My tylko jedynie co możemy, to tylko przyklaśniemy, że ta hala żyje.